Jest z nami Martin Dobrotka, witam serdecznie. Dzień dobry. Martin, pytania od dziennikarzy dotyczą Twojej roli w zespole, a także najbliższego rywala i także losowania Pucharu Polski. Pierwsze pytanie, Jarosław Woliński, magazyn Pomorski. Czy porażka z Miedzią skomplikowała sytuację Arki? Czy mecze z Podbeskidziem i Sandecją pokażą, w jakim miejscu jest nasz zespół? Czy widzisz jeszcze szansę na ten bezpośredni awans, czy strata punktów do miejsca dojącego taki awans jest za duża? Na tą chwilę oczywiście. Tak, teraz była chyba 15. kolejka, jak się nie mylę, no to całkowicie jest 34 meczu, no to nie można teraz mówić, żeby już coś było stracone albo tak, ale na pewno jak złapiemy jakąś dobrą serię, no to, to będziemy się bili o jak najwyższe cele. A jak właśnie zespół tutaj w pytaniach do trenera też się przewijał wątek, że właśnie w tych meczach z tymi rywalami z górnej połówki tabeli, no właśnie oprócz Widzewa nie udało się zdobyć punktów, ale też trzeba powiedzieć, że graliście na wyjazdach, więc będzie też szansa na rewanżę wiosną. Tak, tak, no myślę, że tych pierwszych 7-8 drużyn jest takich bardzo wyrównanych i w tych meczach decydują detaile. No i na razie, no do tej pory jakby nie zdobyliśmy w tych meczach aż tyle punktów, ale mam nadzieję, że się to odwróci i teraz najbliżej jutro będziemy się po meczu cieszyli. Zimowit Bójko, Sportowa Gdynia.pl. Wygląda na to, że na stałe zadomowiłeś się w wyjściowym składzie Arki. Z którymi piłkarzami czujesz się w formacji obronnej najlepiej? Nie, no to ciężko tak powiedzieć, bo jesteśmy jedną drużyną i na pewno, no tak już tu jestem parę miesięcy, czyli już da się powiedzieć, że tak piłkarsko się znam z wszystkimi, no to kto tam będę grał, no to z tym zawodnikiem jakby nie ma problemu i mówię, że po tym czasie już musimy być jakby zgrani. Drugie pytanie, który system gry bardziej Ci odpowiada? Z trzema czy czterema obrońcami? Wiadomo, że poprzedni trener, można powiedzieć, zmieniał to ustawienie, trener Tarasiewicz też nie wykluczał. Tak, tak, no. To jest dobre pytanie. Da się powiedzieć, że większość tej kariery grałem w tej czwórkę, obronnej czwórkę, ale w te ostatnie lata jest jakby taki trend grać na trójkę stoperu i tak muszę powiedzieć, że też się mi to tak spodobało i nie ma problemu i w tym systemie. Czyli jak zdecyduje trener, że jak gramy, no to będzie tak, ale jest prawdy na tym, że można jak gramy na trójkę stoperu, no to jest jakby większa możliwość prowadzenia piłki do przodu i atakowania. Czy dostrzegacie jako zespół istotne różnice w stylu pracy trenera Marca i trenera Tarasiewicza? Jeśli tak, na czym one z grubsza polegają? Różnice? No tak, każdy trener ma jakby swoje zasady, ale myślę, że nie będę tu teraz mówił, czy ten trener jest taki inny, lepszy i gorszy. To jesteśmy profesjonali i co nam powie, który trener, że mamy robić, no to naszym celem jest to zrobić na boisku. Można powiedzieć, takie podsumowujące pytanie też dotyczące obecnej sytuacji w tabeli, jak i tego potencjału, o którym się mówi w kontekście Arki. Jarosław Woliński, magazyn Pomorski. Właśnie trener Marzec też na jednej z konferencji mówił, że jesteście takim dream teamem jak na pierwszą ligę, jeśli chodzi o skład osobowy. Czego zatem brakuje zespołowi, żeby pokazać to na boisku i właśnie zdominować w pewien sposób ligę i rywali? Tak, myślę, że do tej pory było wiele takich meczów, gdzie stwarzaliśmy dużo okazji przed bramką przeciwnika i nie wykorzystaliśmy. No to też dlatego jakby te wyniki nie były dla nas dobre. No to myślę, że jak w tym się poprawimy, no to złapiemy można tą serię, o której mówiłem na początku. I na koniec, jutro losowanie także Pucharu Polski. Czy w szatni jest jakieś
przekonani co do rywala, czy coś obstawiacie? Nie, na razie skupiliśmy się na ten najbliższy mecz z Podbeskidzie i o tym nie gadaliśmy. Czyli zobaczymy, co los jutro nam przyniesie, tak, i życzymy powodzenia w meczu. Dziękuję. To nie mamy w swoich rękach, no co nam los przydzieli, no to będę. Dziękuję bardzo.